Szukasz siły? Szukasz mocy? Czesio cię zaskoczy! Kibice, na pewno będziecie go się uczyć i myślę, że już niebawem coraz śmielej nucić, śpiewać. I za chwilę powtarzam mecz czwartej rundy Podokręgu, Włocławek, Puchar Polski. Tłuchowo podejmuje zespół z czwartej ligi, a więc zespół grający o szczebel wyżej, lider Włocławek. Zobaczymy, kto dzisiaj wyjdzie zwycięsko, czy będzie 90 minut, czy będzie czas dodatkowy potrzebny, bo przypominam tu... Uwaga, na przygody, blisko siebie przesuwamy. Stasiu, braliście w pierwszym. Stasiu, braliście w pierwszym. Jeden! A nie ja, zwłaszcza. Piłka, Dawid. Brawo, to ci ten też. Jak się zbiega do szybko, to od razu ustawiamy. Panowie! Czyli pierwsza niebezpieczna w tym meczu sytuacja dla gości. Brawo, Tomasz. No i mamy niestety w 21 minucie meczu pierwszego gola dla gości. Lider Włocławek prowadzi 1-0. Wojtek wyżej.
blisko. Wojtek jest. O! Brawo, Rumo. Nie zauważyłeś! Przejdzie go! Mamy, proszę Państwa, teraz była już naprawdę najlepsza sytuacja Puchowi. Seweryn Dymek uderzał. No i proszę Państwa, koniec pierwszej połowy, za nami 45 minut meczu. I od początku drugiej połowy na boisku w Puchowie jest z numerem 4 Michał Malinowski na boisku. O ile dobrze widzę, to zastąpił Seweryna Dymka. Zaczynamy. Aktywny dzisiaj Sebastian Ranczewski. Yeah!
Zobacz! Graj! Graj! Jest, proszę Państwa! 3-1! Znowu oczywiście Dawid Kieplin, hat-trick naszego najlepszego zawodnika. I mamy pewność, że już nic się tutaj nie wydarzy. Będzie kolejna runda Pucharu Polski. 3-1 Puchowie, a ogrywa lider, bo trochę do końca jeszcze jakieś 2-3 minuty. Brawo dla naszych zawodników. Mamy to, mogę wam powiedzieć, Puchowia wygrywa 3-1 w czwartej rundzie Pucharu Polski, podobny Włocławek. I teraz to jest... Zobaczmy,